Siema, z tej strony Bartek, a to kolejny odcinek oczywiście z gry GTA San Andreas, czyli kolejne przygody naszego czarnego bohatera CJ'a w pięknym San Andreas, ciąg dalszy. I proszę Państwa, w dzisiejszym odcineczku zajmiemy się następującymi rzeczami. Ponieważ powiedziałem Wam w poprzednim odcineczku, że będę sobie chciał ogólnie naszego CJ'a pomału wzmacniać na dobrą sprawę, więc dzisiaj zrobimy sobie ogólnie misję włamywacza, która nam polepszy sprinta prawdopodobnie już na stałe. Będziemy właśnie mieli nieskończony sprint. Zrobimy sobie również w dzisiejszym odcinku dalej właśnie misję wątku fabularnego. Zrobimy sobie właśnie kolejną misję u Big Smoke'a, żeby tą fabułę w razie czego troszeczkę pchnąć do przodu. I na tym się ten odcineczek będzie na dobrą sprawę skupiał, tak? Ale zanim w ogóle zaczniemy sobie robić cokolwiek, to myślę, że sobie troszeczkę naszym CJ-em potwiczymy. Ponieważ dawno na tej siłowni nie byłem, więc przydałoby się ogólnie mu troszeczkę te mięśnie wzmacniać, ponieważ dalej jest zbyt chudy jak na gangstera, więc pomyślałem sobie, że na dobrą sprawę zaczniemy sobie właśnie odcinek od siłowni, a potem jakoś to będzie dalej ogólnie się toczyło, tak? Oczywiście dalej wasze porady posiadam, więc za chwilkę sobie omówimy właśnie może podczas ćwiczeń. No więc w takim razie myślę, że bez zbędnego gadania już właśnie sobie zaczniemy ogólnie pierwszą serię ćwiczeń. Pomyślałem, że sobie może w dzisiejszym odcineczku poćwiczymy sobie na ławeczce, żeby tą naszą klatę troszeczkę wzmocnić. Więc sobie już właśnie w tym momencie klikamy Enter, wybieramy sobie ogólnie wagę ciężarku, więc damy sobie może 100 funtów, czemu by nie. A przez ten czas, jak będziemy sobie ćwiczyć ogólnie, poczytam wasze właśnie komentarze pod poprzednim odcineczkiem. Więc może zaczniemy sobie od naszego historyka Hanlana, a potem ogólnie resztę sobie poczytamy już w wolnej chwili, czy tam przed misjami, czy podczas misji, zobaczymy jak to będzie. Więc już ściskamy sobie spację i lecimy, proszę Państwa, właśnie z naszymi ćwiczeniami. Ale oczywiście zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek, to pragnę Wam przypomnieć, że jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarze pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subkowy być na bieżąco z materiałami. A ja w tym momencie myślę, że sobie zaczniemy właśnie komentarze czytać od najlepszych protiperów, a zaczniemy sobie od naszego Hanlana. Hanlan napisał, proszę Państwa, następujące rzeczy. Obaj nie oboje, ponieważ jak oboje, to jest chłopak i dziewczyna. Okej. Mam trzy ciekawostki o Cezarze Villalapando. Jedynka. Cezar na klatce piersiowej i części szyi ma wytatuowaną czaszkę na tle pajęczyny. Jednak na artworku z gry nie jest to czaszka, a zupełnie inny tatuaż. Niektóre inne jego tatuaże również nie są zgodne z tymi z artworku. Więc może w takim razie to jest jakaś, nie wiem, pozostałość po wersji Beta San Andreas. To wie. Jeżeli oczywiście tam znasz jakieś informacje na ten temat, to możesz oczywiście śmiało pisać w komentarzach pod filmem. Troszeczkę to obciążenie chyba jest, że tak powiem, do naszego CJ'a za duże, ale myślę, że sobie w takim razie nasz CJ bez problemu powinien poradzić. Więc w takim razie dalej czytamy sobie komentarze. Dwójeczka. Domyślna stacja w samochodzie Cezara to Playback PFM. Okej. Który i ostatnie w wersji beta nosił chustę na głowie, czarne spodnie i biały bezrękawnik. To tyle jak zawsze, super odcinek El Bartek. Dziękuję oczywiście Hanan, dziękuję za tam protipy, jak zwykle najlepszy mój tutaj historyku właśnie dotyczący GTA. A my w tym momencie już myślę, że za chwilkę sobie skończymy nasz dzienny limit i pójdziemy chyba robić tą misję włamywacza. Ogólnie co do misji włamywacza, możemy ją sobie zaczynać o 22, więc będę musiał zapisać stan gry przed właśnie tą godziną. Aby po prostu mieć całą właśnie noc na wykonywanie tej misji, tak? Bo z tego co się orientuję, albo co tam Danewicz mi mówił, to będę potrzebował na dobrą sprawę gdzieś około 10 tysięcy właśnie, żeby tą misję skończyć, tak? Żeby właśnie ten nieskończony sprint zdobyć. Oczywiście taka jeszcze mała informacja, ponieważ jest w tym momencie troszeczkę gorąco na dworze, jak ja to nagrywam. I ten odcineczek może być troszeczkę właśnie krótszy pod tym względem, ponieważ ja się gotuję po prostu w swoim pokoju, jak nagrywam. I nie wytrzymuję po prostu, tak? Więc jeżeli tam jakieś głupoty gadam, to po prostu nie zwracajcie na mnie uwagi. Tylko po prostu sobie oglądajcie dalej odcineczek, tak? Dobra, w takim razie tak, jesteś CJ najlepszy na świecie, dokładnie tak, la 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 la, tak, twoje mięśnie są najlepsze. Okej, mamy proszę Państwa połowę prawie muskulatury, więc w tym momencie możemy się tych ciosów nauczyć, czy jeszcze nie, bo z tego co mi również pisaliście, będę musiał, potrzebuję ogólnie połowy właśnie muskulatury, żeby tych się ciosów nauczyć, więc w tym momencie sobie zobaczymy, czy właśnie już ten limitek przekroczyliśmy i czy możemy właśnie się tych ciosów nauczyć. Yo,
naciśnij N, aby odpowiedzieć twierdząco, no, nie, aby zaprzeczyć N, Y, żeby zatwierdzić, dobra. O, możemy się nauczyć, pokonać przeciwnika, aby nauczyć się nowych ciosów. Okej, więc w takim razie już go tutaj masz, ty kurde, najgorszy nauczyciel na świecie, masz po ryju, gin, kurde, gin i myk. Myk, kurde, gin, gościu, i pyk, trójeczka, i jeszcze jeden ciosek, i masz, ile to? W ogóle ten gościu jeszcze, kurde, gościu, padnij w końcu na tą glebę. Chcesz się nauczyć nowych ciosów, ty, no, ileż jeszcze będziesz, kurde, wytrzymywał moje ciosy, gościu, bez kitu. Co, on nieśmiertelny jest, czy co? Dobra, leży. Okej. Atak w biegu. Biegnę na mnie cel przy mocy prawego przycisku myszy, a następnie wciśnij Enter. Okej. Kolejny. Atak przy ziemi. Namierz leżącego przeciwnika używając prawego przycisku myszy, a następnie wciśnij Enter. Dobra. Kombinacja ciosów. Namierz cel wciskając prawy przycisk myszy, a następnie naciskając ciągle Enter. Okidoki. Nauczyłeś się nowych ciosów. No i gitara siema, dobra. W takim razie idziemy sobie w tym momencie właśnie zapisać stan gry i za chwilkę ogólnie zaczniemy sobie tę misję włamywacza. A ja w takim razie może potrzymam dalej sobie protipki, żeby po prostu ten czas antenowy dalej jakoś nie był nudny, tylko przez moje gadanie, żeby po prostu również protiperzy się jakoś tam swoją wiedzą na temat właśnie San Andreas również wykazali. Więc w tym momencie może sobie poczytamy protipy od, proszę państwa, a nie będzie Tomek MR, czemu by nie? Więc Tomek MR troszeczkę sobie napisał, jeżeli chodzi właśnie o protipy, więc w takim razie zaczynamy. Tomek MR. Oczywiście napisał, że misje od pewnego pana na Z, hehe, nie są wcale takie trudne, jak się je przychodzi któryś raz z kolei i się trochę postara. Aha, wcale nie są trudne, Tomek, naprawdę, ani trochę. Tak samo jak misje szkoły latania, no ale zobaczymy jak tobie pójdzie. Pewnie najlepiej na świecie, XD. Miejsce z misji u Ridera to nie jest żadna baza wojskowa, to tylko zwykłe magazyny. Poza misją są otwarte i nie posiadają bramy wjazdowej. Okej, 16 minuta 33 sekunda, jednak nie chciałeś sobie ułatwić misji, ale przynajmniej nie zraczyłeś i nie spotkałeś żadnego bugu. Łącznie z tym, który mnie spotkał, a mianowicie wypadnięcie Ridera z ciężarówki podczas rzucania skrzyni, przez co zginął. Aha, to takie bugi jeszcze istnieją w San Andreas? No nieźle. Przez które zginął. W misji z OG Lokiem, jeśli Freddy zostałby zabity przed dojazdem do miejsca, gdzie byli jego ziomkowie, pokazałaby się cutscenka z tamtego miejsca, a po niej wróciłbyś do miejsca, gdzie zginął Freddy. OG Lok nie będzie sprzedawał burgerów, będzie, jak to zostało ujęte w misji, konserwatorem powierzchni płaskich. Aha, czyli po prostu będzie, no, na zmywaku, tak? Znaczy nie na zmywaku, tylko będzie zamiatał podłogi, tak? Czy tam mył podłogi na dobrą sprawę. Okej, zrozumiałem, jeżeli o to chodzi, dobra. Co do Big Smoke'a, można zauważyć, że za każdym razem, gdy wsiadamy do jego samochodu, radio jest nastawione na Bones FM, tak samo jak w Tahoma Balasu. Więc jest to kolejna wskazówka zaraz po miejscu zamieszkania Smoke'a, co do przyszłych zdarzeń w grze. Aha, okej, dzięki w takim razie, Tomek, za protipki, oczywiście. Jeżeli tam jakieś resztę protipów posiadać, to śmiało właśnie pisz w komentarzach pod filmem. A my, proszę państwa, w tym momencie troszeczkę sobie ogólnie zaczniemy zapisywać ten stan gry, z tego względu, że jak już powiedziałem, chcę, żeby była godzina przed 22, 23. Dobra, w takim razie trudno. Będziemy mieli ogólnie dwie godzinki do tyłu, aczkolwiek będę wam tylko tę misję chciał pokazać, a po prostu poza nagraniem sobie ją ogólnie zrobię, tak? Jeżeli mi się za pierwszym razem ogólnie ona nie uda. Okej. W takim razie już sobie ogólnie lecimy do miejsca, gdzie musimy zgarnąć ciężarówkę i zaczynamy właśnie, proszę państwa, tą misyjkę właśnie, która nam troszeczkę naszego CJ-a ogólnie wzmocni. Teraz tylko pytanie dnia, proszę państwa, gdzie ta ciężarówka była ogólnie? Gdzie ta ciężarówka była zaparkowana? A dobra, mam w takim razie, już nieważne, już nie pytam, proszę państwa. Więc w takim razie już, proszę państwa, zsiadamy sobie do naszej ciężarówki i zaczynamy właśnie naszą czarną robotę. Hehehe, czarną robotę, czajcie. Aby włączyć lub wyłączyć misję włamywacza, naciśnij dwójeczkę. I myk, dwójeczka, włamywacz.
Znajdź jakiś dom, do którego można się włamać. Okej, i w tym, proszę Państwa, momencie, jeżeli dobrze pamiętam, pojawił nam się właśnie... O, widzicie? W tym momencie właśnie pojawiły... Takie znaczniki nam się zaczęły pojawiać właśnie przy jakimś domku. To świadczy o tym, że możemy je ogólnie okradać, tak? Okej. Więc może sobie już klikniemy C w razie czego, żeby po prostu nie robić hałasu. I zaczniemy po prostu kradnięcie, tak? Dobra. Zabierz ten przedmiot z powrotem do ciężarówki. O, tej kasa w ogóle leży na podłodze. Miło wiedzieć, że jakiś dobry dobroczyńca po prostu mi dał pieniążki, które sobie od tak po prostu leżą na podłodze. Bardzo miło, nie powiem. Więc w takim razie myk. No, jeszcze troszeczkę. Dobra, no, dobra. Mamy, proszę Państwa, pierwszy łup. Załaduj towar na ciężarówkę. Dobra. Naciśnij Enter, aby umieścić przedmiot w ciężarówce. Okej, okay. Czyli co, jeszcze raz mogę do tego domku wejść i ogólnie go okradać? Czy jak to wygląda? Aha, jeszcze mogę, okej, dobra. Naciśnij Enter, myk. Misja ogólnie łatwa, przyjemna, więc... Myślę, że naprawdę... Zostałeś wykryty. No to nieźle, nie powiem. Oczywiście, jeżeli no, zostaniemy wykryci, to będziemy musieli ogólnie uważać z tego względu albo po prostu uciekać. Ponieważ jeżeli nas, jeżeli ten czas minie, który tam był na dole zaznaczony, to po prostu będziemy mieli chyba tam 3 albo 2 gwiazdki. Do końca nie pamiętam na dobrą sprawę, ale chyba coś koło tego właśnie będzie to występowało, tak? Dobra, powolutku, pomalutku i będziemy mogli się ogólnie właśnie troszeczkę kasy dorobić. Okidoki, dobra. Mamy telewizor, więc już właśnie ten telewizor sobie umieszczamy w naszej magicznej ciężarówce. Ogólnie to jest misja na czas z tego względu, że tak jak już powiedziałem, o 22 zaczyna się misyjka i kończy się o 6 rano. Czyli po prostu kończy się ta misyjka, gdy nadejdzie dzień, tak? Więc musimy troszeczkę się pospieszyć i ogólnie ukraść tyle, ile będziemy mogli ogólnie... Ogólnie ile nam czas pozwoli, tak? Właśnie w tej grze. O Jezu, troszeczkę hałasu narobiłem. Aby ponieść... No, klikaj ten Enter. Dobra, myk. Powolutku, pomalutku. Żeby nas nikt nie wykrył. Naprawdę? Już zostałem wykryty? Seriously? No trudno, dobra. Troszeczkę mi te misje nie idą na dobrą sprawę, ale no trudno się mówi, tak? Po prostu to jest w tym momencie taka prezentacja dla was, jak to mniej więcej się prezentuje. Ja to robiłem bodajże tylko i wyłącznie raz, jeżeli właśnie chodzi o PlayStation 2, bo tą wersję również posiadałem na konsoli. Tylko raz mi się bodajże udało to zrobić, tak? Czy mogę właśnie ukraść któryś z tych domków? Nie, nie mogę, dobra. A czy mogę na przykład ukraść domek z jakiegoś ziomka naszego z Grove Street? Jak to wygląda, proszę Państwa? Wiem o tym, że to są nasi ziomki. Oj, mogę, bez kitu. Dobra, w takim razie troszeczkę sobie pookradamy Grove Street. No trudno, że to jest nasz gang. Dzień dobry? Dzień dobry? Okej, okay, jakaś tam sobie miła pani po prostu siedziała i no nie spodziewała się złodzieja. To jest troszeczkę jak w takim filmie dla dorosłych, kappa. Dobra, nieważne, nie, wróć. Chore myśli Bartka aktywacja, nie. Bartek, nie rób tak, to oglądają nieletni, halo policja. Aha. Naprawdę na Grove Street są po prostu domki, które nie da się okraść z tego względu, że ludzie nie śpią o 4 rano? To jest chore, bez kitu. Dobra, w takim razie, proszę Państwa, myślę, że sobie jeszcze okradniemy te dwa domki i będziemy się ogólnie właśnie zbierać do naszej dziupli, żeby ten towar sprzedać. No chyba, że... No chyba właśnie, że nasi ziomkowie zaczną... Ej, oni zaczynają do mnie strzelać. Dobra, jedno jest pewne, proszę Państwa. Grove Street nie da się okraść. Bo tam właśnie o godzinie 5 rano ludzie nie śpią. No dobra, więc w takim razie może troszeczkę sobie pojedziemy... w innym kierunku, albo wiecie co, dobra, 30 sekund zostało, więc w takim razie myślę, że po prostu zaczniemy już towary sprzedawać, a ja oczywiście poza odcinkiem właśnie sobie tą misyjkę zrobię, dam wam po prostu znać w końcu, dam wam po prostu znać w
kolejnym odcinku, że mi się tą misję udało, albo dzisiaj po prostu sobie na ekranie będziemy mieli komunikat, że właśnie mi się tą misję udało ogólnie zrobić. I chyba nawet tego towaru nie sprzedam, proszę państwa. Bez kitu. No nie żartujcie sobie. A, jest dzień, to nie pora na włamy do domu, wjedź i rozładować to, co... Aha! Więc w takim razie, jeżeli nadejdzie dzień, proszę państwa, to nam się odlicza zupełnie inny właśnie czas. Po prostu czas do sprzedania naszego towaru. Dobrze wiedzieć, to będzie dobra rada na przyszłość, proszę państwa. To takie coś ogólnie właśnie jest w tej grze. No, $180 nie jest tragicznie, myślałem, że będzie troszeczkę gorzej. No dobra, więc w takim razie cóż, przyszła chyba teraz, proszę państwa, pora na jeszcze zapis sobie gry, a potem jedziemy sobie właśnie dalej z misjami wątku głównego. I na tym po prostu odcinek się skończy, tak jak już powiedziałem. Ten odcinek nie będzie długi po prostu, bo i że jest tak gorąco, że naprawdę się po prostu duszę. Abyście chyba nie chcieli, żebym się udusił, prawda? Moje wymisiaczki, pysiaczki najlepsze na świecie. No dobra. Więc w takim razie sobie może zaczniemy czytać kolejne komentarze, żeby po prostu mieć już to na dobrą sprawę z głowy, a potem już właśnie zajmiemy się czystym gameplayem na dobrą sprawę. Dobra, więc w takim razie kolejnym naszym protiperem w dzisiejszym odcineczku będzie... Danutka czy Anetka? A dobra, dajmy w takim razie wykazać się tej gorszej osobce, czyli Danewicz. Napisał następującą rzecz. Podczas trwania tej serii zacząłem się zastanawiać nad jedną rzeczą, a mianowicie nad tym, co wypada u ciebie gorzej, Bartek. Jazda czy strzelanie? Nie wiem, o czym Danewicz mówisz, jestem oczywiście mistrzem, jeżeli chodzi o te dwie rzeczy, więc naprawdę nie wiem, czego ty się po prostu, człowieku, czepiasz, tak? Ty najgorszy rodzaju człowieka, XD. Okej, zapiszemy sobie w takim razie grę i czytamy sobie dalej. Jedynka. Jak już było wspominane, Kendall nie występuje poza cutscenkami, ale Rockstar postanowi dodać do samochodu Cezara kobietę, która imitowała ową Kendall. Aha, rozumiem, że kobieta w samochodzie to po prostu 100% respektu, tak? Dla ziomków. No spoko, też tak bywa na dobrą sprawę. Jeśli przegrałbyś wyścig, to po paru chwilach Kendall dzwoniłaby do ciebie... Jeśli przegrałbyś wyścig, to... Po paru chwilach Kendall zadzwoniłaby do ciebie i nazwałaby cię lamusem i przegrywem. Aha, no to miła siostra, nie powiem. Trójeczka, ta baza wojskowa Gwardii Narodowej to nic innego jak magazyn w dokach w Ocean Dock. Można tam przebywać poza misjami bez najmniejszych problemów z prawem. Okej, spoko, dzięki Danewicz. Wujek sam to nie jest jakaś postać w grze, czy też faktyczna osoba, ale spersonifikowana postać Stanów Zjednoczonych. Okej, dzięki. Piąteczka, po misji okradanie wuja sama, twój asortyment gangu wzbogaci się o tek 9. A w takim razie będę wiedział na dobrą sprawę, kogo zabijać, hehehe, żeby sobie, że tak powiem, dodatkową amunicję tutaj zebrać. A jeżeli chodzi o amunicję, to myślę, że sobie w tym momencie jeszcze właśnie taką amunicję zgarnę właśnie z naszego tutaj domku, właśnie naszego brata, żeby po prostu mieć w razie czego troszeczkę więcej amunicji niż w tym momencie właśnie mamy, tak? Na dobrą sprawę. Więc w takim razie myk. I czytamy sobie po prostu dalej, tak? Danewicz. Gdzie ty jesteś, Piotrze? Tutaj jesteś, dobra. Dobra. Po misji okradanie wuja sama... A, to już było. W tej misji, jeśli wspominam o unikatowych pojazdach, to da się je zdobyć dosyć łatwo, bez zawalenia misji. Można było zdobyć Co? W tej misji, jeśli wspominam o unikatowych pojazdach, to da się je zdobyć dosyć łatwo bez zawalenia misji. Można było zdobyć wybuchoodpornego mule, ale z tej racji, że masz za mały garaż, to nie wspominałem o tym pojeździe wcześniej. To samo tyczy się unikatowej zielonej Messy, bo unikatowy kolor raczej mało cię interesuje. Nie ma o czym mówić, Danewicz. Jak każdy samochód, o Jezus, jak każdy samochód właśnie lubię, jeżeli chodzi o kolor zielony, ponieważ zielony kolor właśnie reprezentuje mój gang, tak? Więc każdy zielony kolor to jest dobry kolor, kappa. Dobra, kolejny oczywiście
Część właśnie, prototyp oddany Witcha. Siódemka. Jeśli zabiłbyś Odziloka przed zadzwonieniem do drzwi Frediego, gra dałaby ci jednorazową możliwość do wejścia do dowolnego domku z interiorem, wnętrzem. Jeśli wszedłbyś do takiego domku, to po wyjściu z niego nie mógłbyś powtórzyć tej czynności, chyba że powtarzałbyś zabijanie Odziloka w kółko. Za każdym razem miałbyś jednorazową możliwość wejścia do domu. Okej, okay, no takie troszeczkę bugowanie gry, no ale no spoko, jeżeli ktoś tam lubi ogólnie tego typu rzeczy, to sobie może sprawdzić, tak, ale no mnie raczej takie rzeczy nie jarają, ale no spoko, tak, dzięki oczywiście za taki komentarz. Wiecie, to okej. Okay. Tymi gejowskimi komentarzami podczas pogoni za Freddym rzuca sam zainteresowany, co nie zmienia faktu, że osoba schylająca się po mydu Odilog jest gejem. Danewicz, wiesz, ty chyba o takich rzeczy najlepiej wiesz, nie? Kappa. A żartuję oczywiście sobie, Danewicz, tam misiu pysiu. Okej. Okay. Oczywiście tak jak w większości GTA po wejściu do radiowozu pierwszy raz dostaniesz, jeśli nie masz, shotguna z 5 nabojami albo po prostu 5 naboi, jeśli jakiegoś shotguna posiadasz. To tyle na dziś, pozdrawiam. Dzięki, Danewicz. No można powiedzieć, że troszeczkę się postarałeś na temat tych protipów, ale no wiem, że stać się na coś więcej, tak na dobrą sprawę, więc w takim razie... Dzięki. A my w tym momencie zaczniemy sobie właśnie misję kolejną u OG Loka, bo właśnie to jest w tym momencie nasz, że tak powiem, główny cel do robienia misji. Więc w takim razie pierwszą misją w dzisiejszym odcinku jest to misja pod tytułem Łap Zająca. Asshole. Yo, Carl, see you around. Fuck they doing over here anyway? Punk ass police. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The gang is real important, CJ, you know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Mexico. I gots to go scoop her up. Alright then, come on. Wsiąść do samochodu Big Smoke'a, dobra, więc w takim razie, proszę Państwa, misja, która, no, robi z nas po prostu kuriera na dobrą sprawę, czy tam szofera właśnie, na dobrą sprawę, ponieważ Big Smoke właśnie spotyka się z tego, co się orientuje, na spotkanie chyba ze swoją kuzynką, która właśnie w tym momencie sobie dojechała do Los Santos, ale ja się na razie zamykam po prostu, ponieważ iż w tym momencie trwa właśnie rozmowa pomiędzy Big Smoke'iem a CJ'em. Me and her go way back, way back. Ah, Smoke, you full of shit. Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. Okej, więc w takim razie, proszę Państwa, skończyli tą naszą... tą ich rozmowę, jakże szanowną. Więc w takim razie już sobie będziemy po malusieńku właśnie udawać się w stronę kuzynki Big Smoke'a i prawdopodobnie zobaczymy, co się również wydarzy, bo raczej to nie będzie zbyt proste, znaczy to nie będzie taka misja, że jeźdź do punktu A, zawieźć punkt C do punktu B, nie? Coś takiego na dobrą sprawę, więc w takim razie zobaczymy, co się, proszę Państwa, wydarzy. Okay, my cousin Mary's in there. Sweet, sticky, bud fresh off the plantation. Here. Pull up here, let me do the talk. Man, I should have known. Hey, excuse me, Jose. Yo soy el grande Smokio, and I want that grass, comprende? Hey, fuck you, cabron. What? Now that ain't nice. Coffee-o up el Guido before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre. Pendejo. Man, let me get to here. Fuck this, man. Fuck this. Get him, Smoke. Yeah, yeah. Get that shit now. Get him. What you talking about? Yeah, motherfucker, Big Smoke. Remember that name. We gotta stick with him. Man, I'm done. Dogoń członka gangu. Aha, czyli po prostu
kuzynka Smoke'a to była tylko i wyłącznie marycha, tak? Czyli narkotyki, proszę państwa. A my w tym momencie musimy zabić jednego członka gangu, ponieważ troszeczkę wkurzył on Big Smoke'a. Już zaczniemy sobie, to proszę państwa, na niego strzelać, tylko że mam problem z tego względu, że... Kurde, kończy mi się... Aha. Misja wykonana, szacunek na plus i taki trochę X fucking D. Ale misja wykonana. Okej, okay, spoko, no, no ja to nie narzekam na misję, tak? Prosta misyjka XD, dobra. Może w takim razie, bo zrobimy sobie jeszcze jedną misyjkę, ponieważ iż... Ta misja była łatwa niż... Po prostu okazała się banalna, więc sobie może jeszcze jedną misyjkę zrobimy i w tym momencie właśnie zakończymy sobie odcineczek. Albo wiecie co? Albo jeszcze, dobra, w takim razie zrobimy sobie jeszcze jedną misyjkę, z tego względu, żeby ten odcineczek jednak nie był zbyt krótki. Tylko pójdziemy sobie oczywiście zapisać stan gry i za chwilkę właśnie sobie taką misyjkę wykonamy. A przez ten czas myślę, że sobie poczytam jeszcze właśnie komentarz od ostatniej naszej protiperki, najlepszej na świecie, czyli Anetki, która troszeczkę się oczywiście, jak to ona, rozpisała. Szkoda by było na dobrą sprawę właśnie ją olać, więc w takim razie Anetka napisała oczywiście następującą rzecz. Ja zawsze w ciebie, Bartuś, wierzę. No ja mam, Aleciu, w takim razie nadzieję, że dalej tak będzie oczywiście z tą twoją wiarą do mnie. Przypomniałeś mi moją jazdę karetką, jak robiłam tą misję sanitariusza moment z minuty 23:54. Nie miałam farta takiego jak ty. Czy tobie chodziło o to, że po prostu jechałem na dwóch kołach? To to ci chodzi, Aneta, bo chyba o to, nie? Ale 100% pewności raczej chyba nie mam, ale raczej chyba przypuszczam, że o to ci chodziło. A poza tym chyba jeszcze czekają cię tę misję, co pisałam ci o nich w odcinku trzecim. Odnośnie misji OG Lock, która właśnie się odblokowała. Nazywa się Plaża, Dzika Plaża i może ją wykonywać między godzinami 22 a 6 rano. Okej, dzięki. No teraz oczywiście troszeczkę ciekawostek właśnie na temat prawdopodobnie samej gry, tak? Więc ciekawostki. Gracz nie będzie mógł wykonywać tej misji, jeśli przed jej rozpoczęciem użył zbyt wielu kodów. Okej. Okay. W pierwszych wydaniach na konsolę PlayStation 2 trzeba było uzbierać 4000 punktów, by zaliczyć taniec. Późniejsze wersje gry na różne platformy, w tym na wspomnianą już konsolę Sony, wymagają 250 punktów. Znaczy 2500 punktów. Jeśli przerwiemy rozmowę z DJ-ką w odpowiednim momencie, ruch uliczny będzie zmniejszony. Dobra. Czasami zdarza się błąd, który powoduje, że nieważne czy klikniemy, Y czy N, to główny bohater i tak odpowiada odmownie, czyni tą misję niemożliwą do wykonania. Boże, głos mi już siada, proszę państwa, naprawdę. Jest magia kina normalnie. Dobra, dalej czytamy. Gdzie to w takim razie ja przerwałem? A dobra, czasami zdarza się także błąd, który powoduje, że nieważne jak dobrze grasz, gracz wykonał taniec, gra i tak nie zaliczy mu poziomu. Okej. Okay. Występuje też inny bug umożliwiający ukończenie misji bez tańca. Rekrutujemy gangstera, jedziemy na miejsce, a następnie podchodzimy do ciężarówki i cały czas naciskamy Enter. Gangster będzie wsiadał i wysiadał z ciężarówki, aż w końcu wyjdzie z niej, zostawiając otwarte drzwi. Aha. Podchodzimy do tych drzwi, wsiadamy i odwozimy ciężarówkę do garażu. Można również zabić gangstera w odpowiedniej odległości w momencie, gdy siedzi w aucie. Wypadając z pojazdu, zostawi otwarte drzwi, przez które wsiadamy. Dobra, dzięki, Aneta. Jeden z usuniętych z misji dialogów ujawniał, że garaż, do którego zawozimy vana ze sprzętem, należy do LB. Okej. A i na koniec ode mnie już chyba jest odblokowane, że możesz obstawiać konie i o tym nikt nie pisał. Na misji wałmywacza chyba najmniej się zarabia niż na innych misjach pobocznych. To tyle ode mnie, pozdrawiam. Dzięki, Anecia. I teraz, proszę państwa, jeżeli to jest prawda, to prawdopodobnie może w kolejnych odcineczkach właśnie sobie te konie obstawimy, bo jak widzicie, troszeczkę jestem na dobrą sprawę biedakiem w tej grze. Mam tylko 2431 dolarów, a to jest naprawdę dość, no, malutka na dobrą sprawę. Więc może w kolejnych odcineczkach właśnie sobie te konie będziemy obstawiać, tak? Jeżeli oczywiście to jest prawda, to co napisała Anetka i te konie są już właśnie odblokowane.
Więc w takim razie ja już liczę właśnie od was na jakąś mapkę właśnie dotyczącą tych koni, bo ja nie mam pojęcia zielonego, gdzie te konie ogólnie się obstawia. A ja w tym momencie właśnie już nie przeszkadzam i zaczynamy sobie ogólnie ostatnią misję w dzisiejszym odcinku, oczywiście drugą u Big Smoke w dzisiejszym odcinku, a misyjka nazywa się Po złej stronie torów. Hey Carl, keeping busy I hope. You know me, Officer Tenpenny. Yeah, I know you Carl, I know everything about you. Don't touch me, you pig hands. That's right Carl, I got my eye on you. And? Like I give a fuck. We're watching you, Carl. Motherfucker! What was that all about, baby? You tell me. Oh, hell, man. They got their nose in everything. Can't shit without Tenpenny taking an interest. The hell with him. Yeah, I guess. What's really up? Ain't thinking of taking a little ride. Three Deep mentioned a little something that might put us deeper in the game. All right, I'm down. Where to, Smoke? Unity Station. Czy to jest ta... Nie, to to jest misja z pociągiem? Nie, najgorsza misja w całym San Andreas, bez kitu. No to nieźle będzie, proszę państwa. No to będą niezłe jajca. Jeżeli ja to zrobię za 15 razem i będę zdenerwowany, no to będzie bardzo zabawnie, bez kitu. Dobra. Ale proszę państwa, jakieś... Zaczynam się coraz bardziej mniej podobać Big Smoke, z tego względu, że no zbyt często odwiedza go, proszę państwa, policja, więc coś się tutaj, proszę państwa, kroi. Ale w takim razie na znacznik i zaczynamy zabawę. What we looking for, Smoke? Some bogus cats meeting some San Fierro reefer cutting some kind of deal. San Fierro? I thought northern Mexicans don't mix with Los Santos SAs. Shit, you got me. That look like them. Motherfuckers clocked. We gotta get those fools. Tak, to jest, proszę państwa, ta misja. I like it. Po prostu kocham tą grę komputerową. Dobra, im prędzej zrobimy tą misję, tym po prostu lepiej będzie dla wszystkich, tak? Dobra, Smoke, strzelaj jak najprędzej i jak najszybciej po prostu rozwalmy tych najgorszych człowieków, czy tam ludzi, jak zwał, tak zwał. I skończmy tą misję za pierwszym razem, proszę państwa, bo ja nie wytrzymę, nie? Ja nie wytrzymę, jeżeli to nam się nie uda, bez kitu. Będę bardzo, bardzo zły, jeżeli to się nie uda. Okej. Strzelaj, Smoke, strzelaj, już widzę, że jednego typa rozwaliłem, więc nie jest tragicznie. Tylko, że ten pociąg, kurczę, jedzie szybciej niż my na motocyklu, to jest... O Jezus, to jest szaleństwo tej. No strzelaj, Smoke, strzelaj! Zabij go, dobra, zostało tylko dwóch, proszę państwa. Nie jest źle, nie jest, proszę państwa, tragicznie. No, nie. Zostaw tą kobietę. Dobra, strzelaj, Smoke, strzelaj. No, strzelaj tego typa, dawaj go, Smokey. Dawaj, Smokey, dawaj. No i patrzcie, ten pociąg nagle wyprzedza nas. On jest szybszy niż my. Bez kapty. Wjedź do strony po prawej, dobra. No dobra, wjadę sobie w takim razie po tej stronie po prawej, tylko że... On kompletnie nie strzela teraz, ten Smoke. No co jest z tobą? Smokey, dawaj. Strzelaj, typie. Strzelaj, Smokey, póki jeszcze możesz, bez kitu. Nie wiem, czy dobrze pojechałem w tym momencie, ale zobaczymy. No strzelaj, Smoke. Jezu, idioto. Dobra, został tylko jeszcze jeden. Tylko jeszcze jeden został, proszę państwa. Jeden, proszę, rozwal go. Please. No super, dobra, szybko, 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 szybko. Został tylko jeden typek jeszcze do rozwalenia. Mamy szansę to zrobić, proszę państwa, mamy szansę to zrobić. Naprawdę, mamy szansę, dawaj, Smokey. Strzelaj do niego, szybko. Dawaj, Smoke, strzelaj. Smokey, dawaj. Wow, udało się za pierwszym razem. Czyli w dzisiejszym odcinku nie będzie... jakże dobrze każdemu znanego tekstu... nie powiem jakiego. What you think, man? I don't know. That's why I'm asking you. Yo, hey, hey, don't ask a wise man, friend. Ask a fool. That's what I was doing. Well, if you gonna make this thing personal, I ain't speaking on it no more. Okidoki. W takim razie sobie posłaliśmy krótkiej rozmowy właśnie na temat dziennicy, tak? Na dobrą sprawę. Czy tak właśnie było
po nieobecność właśnie naszego tej głównego bohatera, czy po prostu tak się zaczęło dziać, jak właśnie on do Los Santos powrócił, tak? Ale, proszę Państwa, no wiecie, jestem po prostu mistrzem tej grze komputerowej, zrobiłem tą misję za pierwszym razem, więc naprawdę dla mnie gratki w tym momencie. Poproszę w komentarzach GG i w ogóle bardzo najlepszy gracz na świecie, kappa. Więc w takim razie, cóż, ja sobie w tym momencie skończę tą misję, pójdę zapisać grę i będziemy sobie to ogólnie ten odcineczek kończyć. Tak, już powiedziałem, że ten odcinek będzie krótszy, a wyszło 35 minut, więc troszeczkę słowa nie dotrzymałem na dobrą sprawę, ale myślę, że chyba wam się coś takiego będzie podobało, bo wiedziałem, że im dłuższe odcinki, tym po prostu się bardziej z tego powodu cieszycie, chyba. Mam taką oczywiście nadzieję na dobrą sprawę. Więc w takim razie już sobie właśnie naszego Smoke'a odwozimy i będziemy się właśnie pomalusieńku z tym odcineczkiem rozstawać, tak? W kolejnych odcinkach prawdopodobnie zrobimy sobie albo kolejną misyjkę właśnie poboczną, albo będziemy dalej sobie kontynuować właśnie wątek fabularny. Zobaczymy, jak to będzie. Ale w tym momencie kończymy sobie właśnie najgorszą misję w całym San Andreas. Hey, you better clear out, CJ. I don't want those crash fools trying to pull you into some shit. All right, homie. You be careful with those cats. I'm gonna see you later. Misja wykonana szacunek na plus, więc no spoko, tak? Dobra, w takim razie teraz się stąd musimy ulatniać. Super, fajnie, że mi samochód potrącił, najlepiej na świecie. Dobra, zatrzymaj się samochodziku, bo potrzebuję od ciebie ogólnie wozu. Troszeczkę taki, no, kolor brzydki, ale zawsze to coś, tak? Zawsze jakiś transport. Więc w tym momencie, proszę Państwa, ja się będę pomału z wami żegnał, bo tylko zostało mi, tylko i wyłącznie zostało zapisanie stanu gry. Więc w takim razie, co, w dzisiejszym odcinku pokazałem wam ogólnie jedną z pierwszych misji pobocznych, które troszeczkę naszego CJ-a wzmocniły. Zresztą wzmocnię, bo tą misję sobie dokończę na dobrą sprawę właśnie poza odcineczkiem już. Zrobiliśmy sobie ogólnie dwie misyjki, tym troszeczkę tą gorszą właśnie u Big Smoke'a, ale udało się za pierwszym razem, więc naprawdę nie jest tragicznie. Więc cóż, w takim razie to by było na tyle w tym odcineczku, ja się będę pomału z wami żegnał. Oczywiście dziękuję wszystkim protiperem za protipy dotyczące właśnie tego odcineczka. Ale okej, w takim razie cóż, to by było na tyle w tym odcinku, więc ja się będę z wami żegnał. Oczywiście pragnę wam przypomnieć, że jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę, komentarze pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subskrybuj, by być na bieżąco z materiałami. Ja się będę z wami pomału żegnał, do następnych odcinków i trzymajcie się, cześć, pa pa!